O, niezwykłe zupełnie miejsce na granicy między Polską a Czechami, jak wiadomo, była świetlica. W dawnym punkcie granicznym, symbolicznym miejscu, którego funkcja znikła. To było niezwykłe miejsce aktywizujące Cieszyn, organizacje społeczne, zajęcia dla dzieci, młodzieży, starszych, debaty i tak dalej, wystawy. Różne takie rzeczy. Jedyne takie miejsce w promieniu wielu kilometrów, jedno z najważniejszych w Polsce. No i zamknęli. Za 40 dni świetlica będzie ostatecznie definitywnie zlikwidowana decyzją miasta. Ale próbuje się przenieść. I teraz apel. Świetlica ma szansę dostać nowe miejsce funkcjonowania w Cieszynie, ale potrzebuje pieniędzy. Troszkę pieniędzy. Niedużo pieniędzy, proszę Państwa. Jeszcze z 10 tysięcy i będzie dobrze. I da radę, bo już uzbierała, jak piszą jej twórcy, 7300 zł w crowdfundingu. Dlatego gorąco do Państwa apeluję o hojność na miarę możliwości. Nawet małe pieniądze od dużej grupy osób wystarczą, żeby świetlica jako miejsce aktywizujące, ratujące, pomagające przetrwała. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.